26 maja obchodzimy jedno z najpiękniejszych świąt w Polsce, Dzień Matki, w którym wszystkie dzieci składają swoim ukochanym mamusiom życzenia. Z tej okazji 23 maja w Dzielnicowym Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste spotkanie. Dzisiejsza impreza odbyła się pod tytułem Dzieci i mamy razem czytamy, czyli w nawiązaniu do akcji Cała Polska czyta dzieciom i oczywiście do najpiękniejszego dnia w roku, moim zdaniem, święta mamy. Na scenie zaprezentowały się praktycznie wszystkie dziecięce grupy amatorskiego ruchu artystycznego. Zatańczył zespół Impuls, w przedstawieniu Gryzmał zaprezentował się zespół teatralny Horrorek. Mieliśmy też nasze gitarzystki. W tak wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć znanej melodii 100 lat, dedykowanej wszystkim mamom. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne oraz aktorskie. Mamy były bardzo wzruszone. Cały koncert, całe to dzisiejsze widowisko przygotowali instruktorzy Dzielnicowego Ośrodka Kultury, pani Monika Saktura, pani Iwona Jabłońska, pan Sylwester Lublin, oczywiście stażystka Magdalena Rudzka, dołączyła się nasza pracownica Ewelina Rudzka, Tadeusz Lubicki zrobił nagłośnienie. Praktycznie wszyscy byliśmy zaangażowani, żeby zrobić piękny prezent dla naszych mam. Dzień Matki jest raz w roku. O naszych mamach powinniśmy pamiętać codziennie. My wszystkim matkom, mamom, mamusiom składamy najserdeczniejsze życzenia. Spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, szczęścia i radości.